Teraz gdzie jesteśmy? Nie wiem, gdzie my jesteśmy. W Dolinie Będkowskiej. W Dolinie Będkowskiej jesteśmy, ale na jakiej miejscówce? Jak się nazywa to gospodarstwo agroturystyczne? Nie wiem. Brandysówka. I jest pięknie. Pod Sokolicą w biurze krakowsko-częstochowskiej. Dolina Będkowska. Ania, ty to zawsze na nieświadomce. I tak jest najlepiej. Wodospad Szum. Fajnie, na slow motion wyszedł. Tutaj mamy wspinaczy na iglicy. Robią tą skałę. Nie wiem, jaki tu jest stopień trudności. No i tu wszędzie są po tych lasach ukryte skały. Janka zachwycona. Jesteśmy na Brandysowej Polanie, bardzo sławnej formacji skalnej Dupa Słonia, czy fachowo ona się nazywa trochę inaczej, tylko nie mogę sobie przypomnieć jak. Aha, Będkowska Baszta Dupa Słonia, nie kituję. Są wszystkie drogi. Tutaj chyba jest ta dupa. Raj na wspinaczy. Jankę znalazła jaskinię od środka. A masz. Zobaczymy. Kosmos. Jak zimno. Ja to już chyba koniec jest. Jo. Jakieś wiadra. Chodź. Łow, tu możesz stanąć. Wow.
Ale on chyba tu kopią. To tu jest sprzęt cały. No chodź, wchodzisz? Ania, chodź, zostaw, że go nikogo tam nie ma. Że ja tu stoję wyprostowany już. Nie masz latarki. Nie. Jesteś? Boisz się? Chodź, bo tutaj. A co tu masz? Roboka. Przejdziemy? Para idzie z gęby. A co to jest jeszcze? Można w dół przejść. Ja to nie wiem. To zostań tam, gdzie jesteś. Tak tu ślisko. A ja tu zrzucę okien tylko. Jaki kosmos. Gdzie oni tam to kopią? Już wracam. Tam kopią dalej, ale tam się już trzeba czołgać. Ja tam nie idę. Ale mega. Tylko to, że mam tylko latarkę. Myślisz, że to jest kopane? Tak. Znaczy część pewnie tu była, ale tutaj widzę, że jest pogłębiane. I ktoś to kopie. Najzwyklej. Wracam do ciebie. Ale sporo, z 20 metrów korytarza jest. Ludzie sobie po prostu kopią w razie. Pójdziesz? Nie, ty idziesz pierwszy. No idź. A tu co? Ten obcięty jest coś? No korzeń. Widzisz. Ej, ty, wow. To było tutaj. To jest Grzegorz ze starego tunelu. Musiał tu być tunel. Popatrz. Jakieś metalowe elementy? To musiał być tunel. Nie mam mówię, że nie i ktoś to sobie po prostu powiększa. No spoko, spoko. Raczej te metalowe elementy są po to, żeby te kamienie nie spadały. Ale tak, te korzenie tu super wyglądają. Ale tam nikt nie kopał tego, to musiało. Nie, to nie, być. Ale tutaj. No. Tutaj gdzie my stoimy jest skopane. No tu były ślady gliny. A tu co jest? No, kopią, widzisz, że to są narzędzia. Takim jakieś czymś. Liny, jakieś coś. Takim czymś tylko. Prawdopodobnie to jest wyjście z tej jaskini. 40 metrów dalej. Wycięte korzenie. I tutaj pod nogami też mam takie usypiska, jakby ktoś to kopał. I znów kubka ziemi. I tam dziura. Prawdopodobnie dalej do tej jaskini. A ona się zaczynała nie tutaj, tylko za tą górą. Tam był właz wejście. Tu teoretyzujemy z Anką, że tu jakieś tunele były i ktoś to po prostu przeszukiwał, kopał i przeszukiwał od nowa. Super klimat.